10. Dobry, zły i brzydki. Na początek klasyk, włosko-hiszpański western z 1966 roku w reżyserii Sergio Leone. To właśnie w filmie z Clintem Eastwoodem pojawił się utwór będący symbolem dzikiego zachodu po dziś. Ścieżkę dźwiękową skomponował Ennio Morricone, eksperymentując z dźwiękami konkretnymi oraz instrumentami będącymi odzwierciedleniem bohaterów. Dziewięć. Harry Potter, seria filmów fantasy wydawana od 2001 roku, wyprodukowana przez Davida Heymana. Niepodważalnym faktem jest, że częścią magicznego klimatu uzyskanego w produkcjach jest muzyka. Mistyczna i tajemnicza kompozycja została utworzona przez Johna Williamsa. Za projekt w 2001 roku został nominowany do Oscara za najlepszą muzykę filmową. Osiem. Indiana Jones, kolejny klasyk na liście. Współpraca dwóch mistrzów kina, Stevena Spielberga i George'a Lucasa, przyniosła sztandarowe dzieło kina nowej przygody i najbardziej dochodowy film 1981 roku. Porywających historii towarzyszy muzyka Johna Williamsa, o którym już wspomniałem przy okazji Harry'ego Pottera. 7. Rocky, najlepsza muzyka motywacyjna, jaka prawdopodobnie powstała. Rocky w reżyserii Sylwestra Stallona i z muzyką Billa Contiego. Jeśli nie kojarzycie pana, to na pewno zaskoczy was fakt, że to on jest kompozytorem muzyki do serialu Dynastia. 6. James Bond, seria trwająca nieprzerwanie od 1962 roku, ma wielu fanów, a niesamowita muzyka zawsze towarzyszy agentowi 007. Wśród twórców ścieżki dźwiękowej pojawiali się m.in. Adele, Madonna, Tina Turner, Chris Cornell czy John Barry, jednakże to utwór Monty Normana jest największym hitem. 5. Mission Impossible. Film Briana De Palmy z 1996 roku z Tomem Cruise'em w roli głównej. Wielka produkcja robi wrażenie i pozyskuje nowych fanów od lat, zaś główny motyw muzyczny jest jednym z najlepiej rozpoznawanych na świecie. Muzykę skomponował Danny Elfman, znany przede wszystkim z filmów Tima Burtona. Lista utworów jego autorstwa jest niezwykle długa, ale Mission Impossible zasługuje na wyjątkową uwagę. 4. Pulp Fiction. Wielki hit w reżyserii Quentina Tarantino z 1994 roku. Soundtrack jest dość niekonwencjonalny, gdyż jest połączeniem rock'n'rolla, surf rocka, soulu i typowej dla spaghetti western muzyki. Największy hit to oczywiście skomponowany dużo wcześniej utwór Miserly, znany nie tylko z Pulp Fiction, ale również z Taxi Luca Bessona. 3. Gwiezdne wojny. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć kultowego Marszu Imperialnego i Gwiezdnych Wojen. Jak się domyślacie, przy produkcji muzyki z George'em Lucasem współpracował John Williams, o którym wspominałem już przy okazji Indiana Jones. Za swoje muzyczne osiągnięcia został odznaczony przez prezydenta Baracka Obamę Narodowym Medalem Sztuki. 2. Władca Pierścieni. Trylogia filmowa rozpoczęła się w 2001 roku za sprawą Petera Jacksona na podstawie książek Tolkiena. Jednakże czym byłoby Śródziemie bez niesamowitej muzyki? Twórcą całej ścieżki zarówno do Władcy Pierścieni, jak i Hobbita jest Howard Shore, który oprócz tego skomponował muzykę do ponad 50 filmów.
1. Piraci z Karaibów. Produkcja wytwórni Walta Disneya z 2003 roku z muzyką Klausa Badelta. To on jest autorem motywu muzycznego He's a Pirates. Muzykę do drugiej i trzeciej części skomponował mistrz Hans Zimmer, jednakże to Klaus pozostaje ojcem niesamowitego klimatu, który można odczuć w trakcie oglądania całej serii. Dzięki za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górę, a w komentarzach napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeśli napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!